Case.pl. Sprawdź pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Najkorzystniejszy drop na rynku. Wygrywaj, ulepszaj skiny i pomnażaj swój ekwipunek. Korzystaj z natychmiastowych wypłat skinów. Odbieraj codziennie bonusy nawet do 100 zł. Case.pl. Otwieraj skrzynki za PSC, Blik, SMS, przelew. Link w opisie. Polecam. Cześć, witajcie, z tej strony Stachu. Na początku tego odcinka chciałbym wam podziękować za wbicie 1000 subskrypcji na moim kanale w tak krótkim czasie. Na ostatnich odcinkach mówiłem, że na 1000 subów będzie konkurs. No i co, wbiliśmy te subskrypcje i mam dla was konkurs, jeden z większych, na klawiaturę HyperX Alloy FPS. Ona chodzi po 300 około. Jeżeli chcesz wygrać taką klawiaturę, to koniecznie musisz zostawić subskrypcję publiczną. Ważne, żeby twoje konto było publiczne, żebym widział, że subujesz. Też zostaw sobie dzwonka, żebyś nie przegapił wyników. Trzeba zostawić też łapkę w górę pod filmikiem oraz komentarz i w komentarzu możecie napisać cokolwiek, żebym mógł was wylosować, na przykład spoko odcinek, coś takiego. Wyniki pojawią się za tydzień, w sobotę, czyli 7 marca. Ja już nie będę przedłużał i życzę każdemu powodzenia. Pamiętajcie, że co 1000 subów będzie organizowany jakiś giveaway. Na tą chwilę mamy około 1200 subskrypcji. I to by było na tyle z przekazania wiadomości do was. Życzę miłego oglądania. Yo. O kurwa, będę prowadził. Gdzie jechać? Na strzał. Bo 08 plus 1 do status 5 jednostka, dam 5 na 10. Ma 7-3 do 0-0. No, już skręcam, ja mam zamku skróty. 10-2. 2-7-2 plus 1, 10-5 na ostatnie 10-70. Jednostką ładam. 3-2-1, 10-5, 10-70, jednostka K9. Poczemy jak bomba pierdolona. Siema się pan? 10-5 na ostatnie 10-70, jednostka Mary. Ostatni tak raz szybko z górki jechałem rowerem. A no, pan teraz? To co za moza tego? To jest nasz? 10-3 z miejsca uciekłem z pojazdu i uciekł na to całkiem Los Santos, z udziałem nie pojechał. Ale rzuca na tej szosie! Na miejscu będzie interwencja. 2-7-2 do wszystkich jednostek, do góry, na góry wyjeżdżają. O, ścielane będzie, pan uważa! Zatrzymaj się! Chodźmy jak bomba pierdolnie. Zobaczcie, poszedł przygotowany, tylko czeka na 10 sekund, będzie wypłata. Trafiłem! Pozdrawiam, 10 zł. Dziękuję za dychę. One shot back down. Dziękuję na dachu, jeden jest na dachu. Obywatele mówią, żeby nie strzelać, bo inaczej nas zabiją. Już zamówione, pozdrawiam z rodzinką. Jesteś lekarnikami? Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję za 30 zł, co poczacie, ale lekcja. 10 was są zakładnikami. Uwaga. Przyjąłem. O, od góry jest cross z naszej strony, uważajcie. Na górze celuje do nas, uważajcie. Chodźmy jak bomba pierdolnie. Pan się ma. Ja pierdolę, przegraliśmy. 268 mężczyzna strzela z góry. Strzelać? Pozdrawiam, 4 zł. Strzelaj. Dziękuję za 4 zł, misiu. Łącza w pegdała. Kurwa, by ich zabił wtedy. Dziękuję za 3 dychy. 28 między belkami i drewnem znajduje się jeden. No, dawaj, pomagam ci. Dziękuję. Ściągnijcie kurwa tą beczkę z tego rudego. Weźcie tą beczkę, na nodze mam! Mogę to zobacz tam za samochodem, gościu, to to się chowa. Ale nie wysyłaj, 500 zł mi gościu wysłałeś! Chyba nam ktoś pomoże, ja pierdolę, mnie też to napierdala. Żyżak, żyżak. Ale mnie noga boli teraz, beczka mi na palec zajechała. Przekaj, jak ja miałem jeszcze długo na miejscu. Jedź z nimi na szpital. Ja sprawdzę, co to mi ESO. Po co ty mi tyle wysłałeś? 500 zł, to równie dobrze. Policjanci w pierwszej kolejności, ale kurwa.
Też jesteśmy ludźmi, do chuja. Czułem, że przeszkadza trzymanek, zabrać i nielegalne przedmioty. Ja bym was zatrzymał, komendę. No ci powiem, że plecach, ale to mnie boli, bo się przewróciłem jak postrzelili, a ręka już jest okej prawie. Tylko by musieli strzyć, bo na wylot przeszło. Chuj, będzie żył. Bomba pierdolnie. Zabójek jak jest spostrzelony to kod 1013. Bocie mnie jak bomba pierdolnie. Pan w garniturze zatanować krwawienie, nie wiadomo, dobra, czy zostało postrzał. Pytam cię kurwa za. A tutaj pan w niebieskim garniturze nie wiem, czy już. Lecimy! Dla widzów, bo chyba każdy, kto znacie, ogląda. Czy to dużo tych pomysłów, co tam byśmy mieli takie rzeczy? Ja też ty wie, bo chyba innego steka. Ale nie jest za kolorowo. Dzięki! Więcej nie jest steków, chłopie. Sorry! Jak bomba pierdolnie. Kuba nie za dużo, ale jak to mówią, grosz to grosza. Ja mogę sobie sam zerwać, jeżeli... Czekajcie. Pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam za trójeczkę. Panowie, na początku to nie jest wasze, że nie ma tych tylko... Potrzebujesz ten? Hospitalizację do szpitala? No, my mogli to opatrzeć, nie? Rudy, uciskasz? Załóż ten niebany opatrunek. Uciskaj, ja nie znam, to czekaj. W końcu postrzałowań, ja sam bandaż nie pomoże. Lukas, mam jeszcze kogoś. Ja już się z tym zaczynam godzić. Dlaczego Lukas nie dodaje pieniędzy, może przez PayPala, bo donaty na PayPala nie są dodawane. Vincent jest poszkodowany. Tak. W sensie szeregu. Jesteś w stanie przejść na bok? To pan go zaznaczy tutaj w tym w torebce, mam zieloną kartkę, zapisze pan, że wszystkie tylko rana zatamowana, rana wylotowa, postrzelę. Na początku nie jest ważnym, nie zagrażają mu życiu. Pozdrawiam. Po akcji wejdę na dychę, połapię ekipy trochę, bo zobacz jak to mam ekipę tu wyjebaną. To nie wiem. A co, kule mam mu wyciągnąć? 273 do 00, muszę udać się na komendę w Sandy's Shore, ponieważ muszę iść się piłeć. Dziękuję Sebastian. Dziękuję Sebuś. 1-4 przyjęte. Przyjąłem. Dawaj go z kulą, przetransportujemy do szpitala i tyle. O, przecież to zdechniesz, już zaczynasz śmierdzieć. Najwyżej kuwa dojedzie tylko do plastikowego worka, a nie na salę. A, dobra. No dobra. No kujesz go, bo mi ta ręka jeszcze boli. Kurwa, bo ja nie jestem przeszkolony tak gdzieś wziął, bo jeszcze skoro mi umrze na rękach i tak. No co? Możesz pisać w raport, że mi ja już mam nagane. Za co, żeś dostał nagane? Szkoda gadać. Strzały, kurwy, Jan Alfabeci. Dziękuję za... Dobra panowie, zabieramy go, dobra? W trójkę, na trzy. O, ale jesteś ciężki jak krowa. Chyba od tego ołowiu. Dobra, otwórz Steven drzwi. Ja otwieram. Połóż go tam, na całą długość go połóż. Bezpiecznie tutaj na... No jak na całą długość, a ty gdzie siądziesz? A do autobusu. A do autobusu? Ja idę do autobusu. Tiger tą jednostkę, co jest przed autobusem. Dobra. A... Ja tylko na... Kładę w pozycji bezpiecznej na całej długości. Dziękuję. Bandyci! Cicho się, kurwa. A co powiedziałeś teraz? Zdawało się. 2-7-2, ja to jest poszkodowany na szpitalu. Poprowadzisz mnie tak, łapa boli? Jednostka jedna idzie do mnie na szpitalu. Przepraszam, że zapytam, ale skąd go widzieliście? 7-3-3. Co ty gadasz za głupoty? Tak nie było na pewno. Jesteśmy kozakami. Kapiamy bandytów. Ale bandytów wyłapaliśmy jak muchów. Kurwa, to bardzo źle. O kurwa, 105 zł. Nie jadłem tym autobusem czy nie? Patrzcie, 9-0-0. O, jedziecie, dobra. No teraz się czuję troszeczkę lepiej. Wczoraj była tragedia. Kurwa, co gole się dymy dzieją, co? Ha? Chłopie, jak ja wchodzę na służbę, to nie wiem, czy przeżyję następnego dnia. Ja? Ja też jestem w szoku. No widzisz, dzisiaj mnie w łapę postrzelili. A ile ty byłeś? 15 minut, gdy rozpoczął służbę. Ja wchodzę, a tam rąbane. Jedź jeszcze do mnie, mówi. Dziękuję za 105, to dobrze się czuję, dużo lepiej. Ja później pogadam. Bo nikt tego nie ogląda, a The Forest jest do... Europa nie, bo nikt nie ogląda, a The Forest jest do zrobienia. Łapa mnie boli. Przepraszam. Przepraszam, ja twojego kumpla bandyty nie przeproszę, a spadł z tego kurde dachu. A to ty mnie poszczeliłeś, nie? Tak. Tak myślałem właśnie. Kątem oka się zauważyłem, bandyto. Kurwa, przepraszam, nie chciałem.
No wybaczam ci, bo jestem wierzący. Tam nie porozumienie. Ludzie zbierają się pod szpitalem. No było, że nie strzelać, a potem strzelać. No strzelać i ktoś strzelił, idiota. No, ale to ktoś od was walnął mi w bark, dlatego się rozpętało, no. W życiu bym nie strzelił bez rozkazu, zero. My też nie chcieliśmy My strzelać. Też nie. Mieliśmy trzech waszych. Właśnie, kurwa, to troszkę takie nieposzanowanie, nie? Nie wiem, ja już byłem usyfakcie oszanowany po strzeleniu jednego waszego. Już mi nic więcej nie było potrzebne. Ale nic ci nie będzie z tą ręką. No nie, już jest okej. No prawie ruszać mogę, boli jak podniosę, ale... To ja z tobą porozmawiam, to sobie wytłumaczę, dobra? Ej, mam jeszcze pytanko do ciebie. To będzie po wyroku. Nie, ja chcę w celi z tobą rozmawiać. W celi? Nie ma problemu. Porozmawiamy, dobra? Ja chcę, żebyś mnie przesłuchiwał. Jeśli mi pozwalam, to ja wnoszę taki wniosek. Tak. To ja wnoszę awans. Weźcie ich wszystkich, dajcie tam, nie wiem, do roboty. Ustawcie się panowie tutaj pod ścianą, ja tu, pytanie, proszę. Funkcja coś tam, można mi ten opatrunek zmienić, bo ktoś go zakładał, zatamował mi bandamą, chłopie. Który z twoich to frajer i zabrał mi telefon i radio? Nie wiem, kto to zrobił, ale proszę was, ustawcie się w jednym miejscu. Ja się ustawiam, ale pod nimi nie słuchają, musisz konkretne komendy. Już biorę. Beret, chodź tu. Ale ja czekam na medyka. Chodź tu, powiedziałem, bo spał do sensu, żebyś czekał na składanie chirurgiczne. Dobra, o co chodzi? Tutaj stańcie i poczekajcie. Mam się ustawić, a jak ty się nazywasz? Jack Ham. 275 numer znaki. Pan Ham? Tak, pan Ham, Jack Ham. Pan... Kojarzę. Kadiet. Ty, ale ci trochę włosy zardzewiały. Nie, to jest brąz, tylko jak się poczę, to one mokre, taki kolor dostają. Albo te lampy za wielkie światło dają, kurde. Mogliby to wymienić. Trochę chyba się przez to znielubimy, co? Nie, zobaczymy. No kazałem stanąć, żeby pizdy ja nie robili. Ja chciałbym, żeby wymienili ten opatrunek na barku, bo wróciliśmy bandamą moją w sobie. Bo to jest ubrany na opatrunek, jasno-niebieską, łysa głowa, bo mam chciałbym panu w sobie. Na barku mam... To chodźcie do... Nic nie zrozumiałem, tyle osób mówią. Stójcie. Kuchni! Nie to, nie ważne. Dzień dobry. Na 69 ja zarekwirowałem MK2. Pierdolnie. Tylko... Dziękuję, kotu. Ubrany na jasno-niebieski z torbą. A pana plecy boją, bolą, bo tak... Dysk mi wyjebało! Panie z dyskiem wyjebanym, jak się pan nazywa? Nie wiem, co tak mówić. Jakby się pechanie wygryźć, zdążylibyśmy. Pan Ham. Jestem Hamem. Panie Hamie, postać panów na te duże łóżko tam. Panie medyczniku, pan... Na duże łóżko, zapraszam panowie. Jego plecy bolą. Panowie bandziory. Nie wiadomo, co z nim będzie, jeśli się wybudzi. O ile się wybudzi. Bill Frons. Bill Frons ma operację szyi i będzie w narkozie po operacji. Przyjąłem, bo chcę zakomunikować. Czy ktoś zabierał panu Benemu na jasno niebiesko z torbą, kapulą, łysą głową? Broń panną czy cośkolwiek? Dobrze, dziękuję. A tu ten pan drugi, zakuty, co? No ja chcę, żeby zmienili moją bandamę na opatrunek hormony, tylko bym potrzebował odkuć, żeby marrakać. Oddaj mi ten telefon i radio, nie bądź ciota. Czemu nie daliście ich tam do rogu wszystkich? Ale pan tak nie mówi. Chcielibyście tego w kapelutku, żeby się na marynarkę? Ja nie mówię, tylko proszę. Ta marynarka. Pan poczeka chwilę. Jeszcze dużo się dzieje. Tak, tylko chciałbym ten telefon i radio, bo to kultura tak wymaga. Dostanie pan. No, zadbasz o to? Jeszcze. Tak. Jeszcze. Dziękuję, strulowany. Ostatnio oglądałem film u ciebie. Kurwa, przez tydzień nie będę. I w końcu robisz wideo tak, jakie trzeba. A co? Macie ubezpieczenia, bo patronki też kosztują. Mamy. Fajny film. Fajny. To dowodzi. Dużo nie ma przy tym roboty, a fajne wyświetlenia są, gdzie? No, weźcie na słowo zaufali, a nie. Spokojniej. Dam na łóżko, dałem teraz zasporo, wyciągnę i dam. Panowie, wy spokojnie, wszystko dostaniecie. A ty, pytanie mam, czemu ty nie jesteś skuty? Jestem. Dobra. To co tak luźno? 2-7-2 do 10-1, czyli ktoś zliczył... Podejdź po prawie. Nie, jest w porządku, nie uciskaj, bo mnie boli. Mamy największy problem. Podejdź po prawie. Nie, bo mnie boli, zostaw. Ustań, stań tutaj. Nie będę stawał, zostaw. Proszę bardzo. ...bo zapomniałem, gdzie się w nią zabrać. Szukam podobnie 2 złote. Którą ze skóry, to jedna jest z USA, a druga jest z pompatymu ta 10. Nie ściskaj tak. No dobra, jeśli będzie. Muszę opuścić? Przecież grzeczny jest. No nie wiem.
Czy ja ci coś złego zrobiłem? Nie, ale na kolegę brzydko powiedziałeś. Bo mi telefon. No dobra, złego ci zrobiłem, bo ci rękę wyskoczył. Bo tak ty co ci nie wyglądam. Pójdź tam ręką, ale dysk mi wyskoczył. No ale już ten. Konia walić nie będziesz mógł. No nie. Do momentu aż nie nastawią, nie będę mógł. No ja przez tydzień przez ciebie nie będę mógł chodzić. Stoczność do 101. Ubezpieczenia. Możliwe się skończyło, jak się skończyło, to ja bym kupił teraz najlepiej. Oni składają tam tych bandytów? Składają, składają. I jak? Nie mam już bać danych? Dobra, a sprawdź, jakby nie ma, to ja sobie kupię ubezpieczenie teraz. Tak. Rudy. Co do kogo ty to powiedziałeś? Kogo chcesz obrazić? No to może być skończyło. O, miałem no. Bankomat na miesiąc. Możesz? A od kurwa? A jest to bankomat? Nigdy w życiu. Ale no ja chcę kanapkę zjeść. Bankomat tu nie ma tak. Kanapkę? Tutaj nie ma, to głodny sieć, śliny. No weź, bo zemdleje. No to ci podam do ryja moją. Ale ty masz dobrą masz? Kaszanką i z ogórkiem kiszonym mam. Dodaj. Nie podpisywać nic, mówi się dobra. No ci z palca poszedł. A, dobra. Bo to takie nowoczesne. Pan ma, pokaże dowodzik mi. Nie mogę, bo nad kanapki nie mogę zejść, zaraz zejdę z głodu. Jak mnie ten brązowo-włosy nie odkuje. No to pan stanie po domu. Brązowo-włosy odkuj go. No przecież już chciałem go odkuwać, tylko kanapkę wyciągałem. Dziękuję za donate'a. A pan, a propos ja kanapki. Osobę, co prowadzisz. Chce pan kanapkę? Mam hamburgera. Gdzie on kurwa uciekł? O ty kurwa chuju. Czy ty, co? Ten gacia popierdala. Może pan przestać eksponować przyrodzenie? A nie podoba się panu? Nie podoba mi się, jak pan stanie w miejscu koło materaca. Ale on ma stanąć, czy ja? Nie pan! Słyszę ja? Klekot pana jaj, niech pan stanie tutaj. Przy pana, panie Ham. Tak, słucham. Pan mnie zakuje, bo odkuty byłem. Dobra, podejdzie pan dalej kawałek. O, to od razu marynarkę założ, dobra? No to pan założy marynarkę, żeby panu nie było zimno, no. A, dowód mam. Dobra, tyle pan może dokować. Proszę bardzo, zakłóty jest pan elegancko, niech pan odwróci. Dwa, siedem, dwa, dziesięć, jeden. Mamy 5 zatrzymanych na terenie szpitala. Dobrze, dziękuję bardzo. Pomka, czy dowodzik? Tutaj? Tak, ja już jestem wolny, no. Nie, kurwa, ja będę miał 3 operacje do opisania. Pan się nie rusza? Bo chyba ktoś uciekł. Dobra. A nie, już wiesz, już po ciebie, żebym przyszedł. Powiedz tak. Świetna robota, Jack. Ham. Dziękuję. Ham, Busquets. Co? Tutaj pana zabieracie na komendę Sandy. Nie mogę, ja cię lubię, bo dzisiaj cię już kilka razy będę się męczyć, bo mogę. Chodź. Pacie niegłosności, ja czekam na jeszcze. Każdy jeszcze raz? Na komendę, na piechotę tutaj, weźcie go pod pachę. Weźcie, weźcie pod pachę. Dobra, chodź, chodź z nami. Ja nic nie ingeruję. Chodź, Jack. Ej, mówię, co mam? Nie mam. Dobra, nie masz ubezpieczonka, wystawię ci fakturkę. Dobra. No, ja opatrunek już mam, jak coś wyleczyli. Spokojnie, pan wejdzie. Znaczy nie miałem operacji. Ja zamknięto, otwórz tu. O, już jest kule na wylot poszło, więc... I to się nazywa prawdziwa służba, otwieracie mnie drzwi. Możemy iść, tak? Mogę was do domu zatrudnić? No, ale mi tu się nie podoba. Ja też mogę z nim iść. Nie, nie mogę. Gdzie 25 tysięcy fakturki za operację. O, tutaj w lewo. Znam to miejsce, spokojnie. Mamy teraz nowe tyleciki na odcisk palca, więc musi pan podpisywać. Proszę. Dobra. Panowie, tutaj pan jest gotowy. To może taką tutaj. Jack, mam poszkodkę. Ej, jeszcze raz. Dobra. No, nie, panie chodzi. Jack, proszę otworzyć mi klapę. No, o, ty, pokażmy ją otworzyć. Się szanuję tak. Jack ogólnie... 272 to był Lukasa, tutaj jest komisariat wyrobotu. No właśnie ci powiem, że wygląda mi to... No, ktoś spierdolił robotę, nie? Jak 10 tem, tak nie proszę wszystkich. No tak to wygląda. No taka uboga, ta komenda, bez ścian, bez podłóg, ale jakieś tam radę, może pan nie ucieknie? Przeciąg jak chuj. I po co to panu było? Ale ja już powiedziałem, że ja nic nie zrobiłem. Aha. Nie no, to jak jest taki niewinny, to po co my go łapali, nie? No właśnie. No dokładnie. No, pan, dobrze mówicie panowie. No, profilaktyczne 48, 3 miesiące sankcji. Do ścianki wam by poszedł, jakby mógł. Jaha. Super. Ubezpieczeń, Jack, mój drogi.
Dobra, super. Gdzie pański dowodzik znajdę? No niestety, pamiętasz jak strachałem? Tak? Niestety leży w tym samym miejscu, skąd się wydostaje ten brązowy przedmiot. Co, ty się podcierałeś dowodem? Nie, ale tam go chowam. 2-1 do 2-7-2. Dobra, robimy to, Jack. No nic, nie oddychaj. Sekundkę, wróć. O Jezus, niech on sam go wygrzebie. Mam zakute rączki. Planowałem rękawiczki wziąć, wiesz? Bo tu są. Patrz, tu masz taki środek dezynfekcji, tu będą rękawiczki. Jack. Papier do dupy weźmij się, łapę proszę. Włóż mi kluczyk w rękaw, w kajdanki, nie? A uwierz mi, że stanie się sztuczką. Chodźmy jak bomba pierdolę. Weźmiesz mnie za głupka? Dobra, wróć pan. Mam głowę rękawiczki. Dziękuję bardzo za 25 zł ze Śląska. Dobra, to. Zamykaj oczy, Jack. Rób to. Na płoka patrzę, mam cię na muszce. Czemu pan celuje w głowę? Aha. Niech pan pomoże wypierdzieć to albo cokolwiek. Co się pan tak uśmiecha, gdy kolega grzebie w odbycie? Dobra, jest, mamy czekaj. A jak on się uśmiechał, głupio? Felipe Meli, czekaj, wyrzucam rękawiczki, zaraz jestem. Pan zostanie w miejscu. Jasne. Co? Mogę, nie mogę dzwonić. Panie Jack, pan nie domknął. Tam jesteś nie domknięty. Ej, faktycznie. Nie wiem, to brak. O! I teraz 2-1 do 2-7-2. Kopa nam zaraz w dupę, to zobaczysz, jak się przeciśniesz. Dobra, do ten. Zróbcie ten. Do ściany, bo ja muszę pana przeszukać. No tylko ja się stąd nie mogę ruszyć. Jak to? No. Ani tu. Ani tu. Jest pan poczekaj. Teraz. Co się stało? O. Dobra, ubezpieczyj, tak? Dobra. Jest ubezpieczony. A jeszcze panu przed przeszukaniem oczywiście przedstawię prawo, ma pan prawo zachować milczenie, wszystko co pan powie będzie wykorzystane przeciwko panu, ma pan prawo do adwokata teraz lub w momencie przesłuchania oraz do wykonania telefonu w obecności funkcjonariusza, który nie potrwa nie więcej niż 2,5 minuty. Zrozumiał pan swoje prawa? Tak. Super, mogę przystąpić teraz do przeszukania pana. Ale powinniście nam je przedstawić przed trafieniem na teren. Nie, przed przeszukaniem. 2-7-3-7-3-2-1 do 2-6-9. Dobra, co my tu mamy? Sekundkę. Co tam widzisz? Sekundkę, bo tu się przygląda bardziej. Okej. Okay. Celuję panu w ucho. Ja. Pan straci słuch, jak pan zaraz... 269 nie ma w ogóle na radarze. Niech nic nie kombinuje lepiej, bo nic nie usłyszę. 321 do 268, zgłoś. 26 się zgłasza. Twój aktualny dzień czynności na służbie? Aktualnie przeszukuję mężczyznę, którego no łapaliśmy i jest skończ. Dokonuję przeszukania. Przyjąłem, jeden zostaje w celi, drugiego zapraszam na górę. Dziękuję bardzo za stówę. Serduszka na czasie dla ciebie, ale za duży donate. Dobra. Oj, co tu pan ma? Trzy wielkie spróby. Jak bomba pierdolnie. Komornik się ma tata, chciałbym ci pomóc w tej trudnej chwili. Może to niedużo, ale zawsze... Chuj też się, to jest kupa siana. Dziękuję bardzo. Trzeciej pan nie weźmie do ręki? Dziękuję bardzo, ale naprawdę są za duże donaty. Za duże donaty. Okay. Się pan domyśli. 2-6-0-0, czy nóż traktowany jako nielegalny przedmiot, który muszę zabrać? 10-2. 53, przepraszam. 53. Ty, Jack, co ty robisz? Cenuję! Dobra. Ja pana rozkuwam, tak, wyjdź z celi. Albo nie. Na parking? Poczymy jak bomba pierdolnie. Baza 10263 pisze, że zdrowie najważniejsze i że się odniesie. Dzięki, że kiedyś mogłem z tobą zbić spiony na motor show i walnąć fotę najlepszy moment ever. Oczywiście, już pan daje. Jak możesz 2 złote. Baza, pozdrawiam. I do zobaczenia na kolejnym momencie. Dobra. Jeszcze raz jakby pan pokazał? Pan Felipe z tego co pamiętam, tak? Nie wiem. Felipe to był. Felipe ci pikało. Boski chyba patrzony do autobusu. Ja to sam. Felipe Melo, przepraszam, nie ci pikało, tylko Melo. Oj, proszę pana. Bomba pierdolna. Co tam?
Szymczak, to zrobimy tak 50 zł. No to na czerwoniutko jest licencja na broń. Jak 50 na czacie. No pan nie posiada licencji na broń. Jesteśmy trochę mocniej. To sobie bekniesz. Ale ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie posiadam. No to wiem, no to co dobrze, że pan sobie zdaje sprawę. A my pana właśnie uświadomiliśmy. Tylko pan nie wie, co się nawet stało, pan nie wie, co zapytać. Nie, spokojnie, no. Ja tylko na razie kształtam pana bazie danych, spokojnie. A, no dobrze, z bazie danych to mam na stronę. 272 do 321. Ogólnie, pan był poszukiwany za nielegalną broń i porwanie funkcjonariuszy. Powtarzam. Pan, pan jest takim bandytą? Ale... Czy siedział pan, jakby czy pan odsiedział? Jeden zatrzymany jedzie z medykiem na Pillbox Hill do szpitala, bo stracił pamięć. Zapomniałem. I przyszedł sam poszkodowany i sprawdził na jakimś tam głupim zdaniem, czy się zgadza. No i się nie zgadzało i to zostało niby umorzone. Aha, dobra, no bo aż to jest aż 19 lutego, no a nie sądzę, że z tak dobrze prosperującą właśnie jednostką Sheriff Office, strasznie, aż by pan 12 dni się ukrywał, prawda Jack? No przecież od razu by był złapany, nie? Na drugi dzień, a nie 12 dni. 2, 7, za godzinę, a nie na drugi dzień. Ja codziennie u was jestem. No właśnie, to jest cały bywalec, tak? No właśnie, właśnie, dobra. Troszkę tak. Sekundkę, ja zapytam się na razie, co tam panu dręczyć. Ale wasze się do 00. Co grozi mężczyźnie, którego poczekaj celi na Sandy? Ja tak. Posiada broń pan bez zezwolenia, ośmiu zabójstwa. Wasze się posiadał dwie bronie, czyli posiadanie broni legalnej razy dwa plus chęć na pewno funkcjonariusza, tak? Nielegalna broń pana razy jeden, ośmiu zabójstwa, policzcie panu. Chodźmy jak bomba pierdolna. 10-4. Dobra, no to teraz może trzeba przejść będzie do... kiedy zagrać w CS i kiedy z 50 zł. Ja tylko sobie. Będzie opcja na pewno. Dużo. Często gram w CS. Powiem, żeby się przełączy sobie radyjko. Dziękuję bardzo, będę się głos. Radyjko. Pan przyłączy. Jackie? No? A ty masz jaki? Ty nie masz 27. Nie. No, zgłoś, bo tam. Okej. 275! Złacham się. Zapraszam przed szpital Sandy Shores, pojedziemy na komendę miszyną. 10-4. Muszę cię opuścić. Do widzenia! Zaraz się spotkamy. Dobra, no to sprawa wygląda tak. Ja stąd kurwa wejść, to daj sobie spokój. O kurwa. Beno, nie bądź taki. Ciężki dzień, w sensie ciężki tydzień. Kurwa, jak stąd wyjdzie? Ale tam to się usłyszy, w domu szybko w piecharku. A tu? Nie. 275! Problem jest tutaj na komendzie. Kurwa, tam tak jebało. Chwilę, zaraz wejdziemy. Przecież nie... Jeśli nie uciekniemy, otworzą to wejdzie wtedy. Jaki będzie problem? Na górę raz, dwa, po skokach. Proszę cię. No, nie widzę schodów! To na co ja zapierdzielasz? Raz, dwa, kadet. Chodź, Jackie, chodź, Jackie. O, kurwa. No, masz... A tu co? Macha! Tak ktoś spierdolił posadzkę, że... I tu Jackie, do ścianki, do ścianki. Aha, aha, dzięki, dzięki! Trzeba obejrzałem właśnie vloga i jak nigdy tego nie robię, to dorzucę kilka groszy, bo oglądam cię od jakichś 67 lat i ciężko mi się patrzy na to, co cię spotka. 6-7 lat? Od samego początku. Mam mocny argument. O, rudy! Jeszcze! Kadet, siadaj, pakuj się. Kurczę, a tam... 2-1 plus 1, 2-7, komanda myszyną. Poczekaj, nie gadaj do mnie. Ile pan wychodzi? No to po najniższych byłoby 40 miesięcy. Może podwieź? Pomóż nam. Podwieź? Odjedź! Czynności są prowadzone! Łap szerifa. Czynności są... Już odjeżdżasz! 40. Ja powiem 30. 10-4. Co on kombinuje?
Nie wiem, ale jakoś tak się niebezpiecznie czuję. Poczekajcie, panowie, stańcie tutaj. Nie możemy się rozdzielać. Proszę się oprzeć o ścianę. Pan mi co robi? Proszę się oprzeć o ścianę tutaj, poczekamy. Co ty robisz, gościu? Co ty robisz? Co za kurwa debil? Co łap go? Ty jesteś aresztowany. Już, do ściany! Już! Już do ściany! Bandyci. 275, uciekli bandyci. A pierdolę. Witam, na komendę! Gnoju. Dobra. Gnoju, na komendę. Już. Mam cię na muszce jeden ruch i strzelę. I stań ładnie pod komendią. Od przodu podjedź. Oła. A, bo trzeba pasy zapiąć. Było je celować mi przed oczami, ała. Podjedź z przodu. Bomba pierdolnie. Przodu do komendy, miałeś tam? Tak, staniesz, włączysz silnik i wyjdziesz z auta. Przodu, dobra, koło białego. Na komendzie, nie? Na białym? Koło białego. Tutaj? Tu stoisz, no. Ale tu jest zakazane. To no, widzisz, znasz się jednak na prawie. No widzisz? I teraz byś mi dał mandat, no nie wolno tak, no. Powolutku podjedź, stań, zgaść. Wyrzuć kluczyki na ziemię. Ale na ulicy stoimy. Wyrzuć kluczyki na ziemię. To już się przeparkuje, jak cię skuje. Ja się parkuję. Wyrzuć na ziemię kluczyki. Stoj. Poczekaj. Podniesiesz rączki. I stój na piździe, bo cię kopnę w ryj. A teraz na komendzie. Tutaj. Twój kolega uciekł, masz przejebane za niego. Dlaczego to nie jest mój kolega, go nie znam. Zapraszamy na komedię. Gdzie pan łazi? Bo pana odholuje. Zaraz, kto stał ostatni wyrok? Pan dał do tego. 268. Trwa zapoznać się z zostawieniem wyroków. 24. Jest to. Przepraszam, idziemy dalej. Jeden uciekł, pomógł mu taki łysy. Dobra, idzie pan. Dobra, idziemy. Panie komendiancie. Tutaj, panie, tutaj, prawo. Gdzie? Prawo. Dobra. Pozwolę, siup. Wiesz, że ci tą ucieczkę zapiszę, nie? Masz szczęście, że jestem taki twinny. Jaką ucieczkę? Ja powiem po autku. Tak, po autku? Gdybym nie wbiegł na siedzenie, to już nie uciekł. Nie, gdzie to ja bym podjechał pod komendę? No, na pewno. Jeszcze bym pana po drodze zabrał, no. No, na pewno. Pan mi nie ufa, no. Ani kurwa trochę. Przepraszam, że przeklinam, ale pan mnie zdenerwował. Dzięki. Jeden tutaj. Poczymy jak bomba pierdolnie. Będę pana przeszukiwał. Dobra. Pan się nie rusza. Ja się zgłaszam. Zapraszam pana policjanta, który był ze mną podczas... zaprowadzenie pana na tomografię głowy na salę obserwacyjną. Tyłbym ja proszę. Tyłem już odwracam się. Aha. Cześciutki. Jak go za? Po co panu wytrychy? Bo moja odko nie kiedyś zaczyna. A mechanicy nie wezmę naprawić. Kazali wytrychy kupić. Dobra, podnoszę. Wie pan jak to zamki kurde. Aha. Jeszcze jak się Mazdę ma, o Jezu, to Mazdo. To już blacha rdze wieje to. Nie polecam. Trzy telefony to... w Sim Plusie? Nie. Zabiorę, najwyżej panu oddam. No dobra. Konfiskuję radyjko. Właśnie za to dziękuję bardzo. Radyjko, dlaczego radyjko? Radyjko. Powiedziałem, że się pan komunikował podczas ucieczki radyjkiem. Ja nie mam IMS do SO.
Ale co zgłasza? Co 60 tysięcy wyświetleń? Przyjedzie ktoś tutaj na... Proszę pana, te wytrychy też konfiskuję, bo też mam Mazdę i też mu się zacinę. Kurde no. Przyjedzie kto... O, czekaj, bo ktoś... No i brata Radyjko. Stoi pan, nie rusza się. Właśnie się jest na szpitalu Sandy. Raskuję pana. 268, no widzieliśmy jeszcze... Żadnych gwałtownych ruchów. 10-4, są to nasi funkcjonariusze. Pan tak dostaje. Ja wam powiem, ja mam dziurę w mózgu tak. Już od tego jarania. Powiedzcie panu wyrok i coś pewnie zejdziemy z tego wyroku. Dobra, i ja wam jeszcze chcę opowiedzieć, co tam się dokładnie stało. No pan no opowiada. Będzie... No to opowiadam. Ja mam już dziury w mózgu od tego jarania. Będzie 100 miesięcy, czyli z tego wiem 80. Gdzie 80 miesięcy, człowieku? O, schodzę pan 20 niżej już. A, no dobrze, dobrze. Ale ja nie miałam broni, to przecież jak możesz mnie zakuć? Za co ty chcesz mnie wsadzić? Każdy tutaj pan nie ma broni, niestety, no że się mógł wiedzieć kredytem, niestety, no. Ja nie miałem żadnej broni, człowieku. Miałeś. Nie miałem, to jest słowo 35 przeciwko słowu. Ale to jest twoje słowo. Nie moje słowo, chciałem zwrócić na ciebie no uwagę. No bo tylu. Robimy tak. No. Jestem łaskawy. Dziękuję. Ale nie miałem tej broni. Jestem kulturalny. Dobrze. Robimy tak. 50-80. Ja powiem, co się stało i pan nie puszcza. Powiem 50 tysięcy, 80 tysięcy. 50 tysięcy człowieku, ja na tyle na koncie nie mam. To ja wszystko powiem, tylko mnie wypuśćcie. Jak powiesz, to będzie bez 50 tysięcy. Dobra, to chodźmy do sali rozmów. Tutaj możesz mówić. Dobra, to mówię. Tak. Po pierwsze, jestem uzależniony od palenia marihuany. To ci się przyda 80 miesięcy odwyku. Nie, posłuchaj mnie, posłuchaj mnie. Siedziałem tam w krzakach. Bo bałem się, bo tam jacyś ludzie chodzili w maskach cały czas. Co on tak jest? I tak, i ja mówię, dobra, poczekam, aż stąd odjadą. Przecież ty też miałeś maskę? Nie miałem żadnej maski. Kustę na pysku miałeś? Nie miałem. Czemu kłamiesz? Bo widziałem. Nie miałem broni. Nie miałem broni i nie wmawiaj mi tego. Ja nikogo nie chciałem zabić, ja tylko Johnny chciałem skręcić. I tak, i mówię ci, stoję tak w tych krzakach cały czas, pół godziny już. Możecie zobaczyć na kamerach, jak wyjeżdżałem z miasta. Kadet, tak. Skupię teraz. No. Jestem skupiony. Weź tablet. 272, status 7. Opatrz tableci, kadet. Już momencik. Wpisujesz Thomas Damone. Momencik. To nie ja, naprawdę. To jest słowo przeciwko słowu. Ja czekam, aż ci ludzie w maskach... Damone? Tak, Damone. Thomas Damone. Wyraźnie mów. Brązowe włosy. Dodajesz panu wyrok. Nie mogę go znaleźć. Tomasz? Bo jestem niekarany. Tychy omy as Damone. Ja tu siedzę za niewinność. Jointa chciałem... O, mamy go. A wy do więzienia chcecie... Więc tak, kadet. Dodajesz panu wyrok. Pochodzenie palne, ośmiech zabójstw. Nie posiadałem broni. 60 tysięcy. Nie, dobra. Nie. Już momencik, to mandaty? Nie, wyroki. Okej. 50, proszę 50. A pójdziemy w takim miejscu, żeśmy nas pokazali. Usiłowanie zabójstwa? Usiłowanie zabójstwa, szef office, problem wynika, posiadanie broni palnej bez zezwolenia. Lubię to nie ja. Nie miałem tego. Wiem. Co oni mówią? Usiłowanie co? Włosy. Weź tam to zmniejsz. Poczekaj, nie, czekaj, bo ja pierwszy raz mam taki tablet w ręce. Poczekaj, to jest nowy. Apla nie miałem. Co on mówił? Usiłowanie zabójstwa? Przeprosiłem cię, tak? Przyjąłeś moje przeprosiny. No, nie gniewam się, ale choć siedzieć musisz. Nie, proszę cię. 10 miesięcy. Ja tam byłem przez przypadek. Panie szeryfie, co mam zrobić jednak? Bo... Dobra, będę gadał, jak mi tej kary pieniężnej nie wsadzicie. No to mów, tam masz teraz czas. Do momentu nie wypiszę, to możesz mówić. Dobra. Kadet, powiem tak. Wyrok tego pana zależy od ciebie. Nie mów pierdolisz, czy tyle będzie. O kurde. Teraz taką decyzję mam podjąć? Tak, to chodź, ja ci powiem wszystko na boku, tylko nie w tej celi. Dowiedz się wszystkiego z tego pana. Wyciśnij go jak cytrynę. Mów od razu do mnie. Teraz masz szansę. Nigdzie się nie będę wyciągał. Słuchaj, bro. Masz dwie minuty. Tak. Po pierwsze, bardzo cię lubię. Ile on mu chciał dać? To dzisiaj, proszę. Panie Dawo.
I tak, bardzo cię lubię. Szanuję twoją pracę. Przecież pamiętasz, jaki mandat mi wypisywałeś jako kadet. Słuchaj, po tym awans dostaniesz. To dzięki mnie. I no, tak, albo nie dostanę nic. Ja załatwię, że ten, że dostaniesz. Słuchaj, ja mam dziury w mózgu już. Byś się zlitował. Człowieku, ja mam 20 lat. Mam 20 lat. Jaki ty miałeś ten pistolet? Żadnego nie miałem. Przecież mówię, że czekałem w krzakach, bo wiedziałem, że jak z tobą porozmawiam, to ty mnie zrozumiesz, bo ty jesteś jako jedyny z nich wszystko rozumiesz. A skąd ty wiedziałeś, że jadę na akcie? Nie wiedziałem, przecież mówię, że w krzakach widziałem. Poznałem cię od razu po twoim pięknym kolorze włosów. Aż tak się nie wyróżniam. Wyróżniasz się, każda kobieta pewnie ci to mówi. Proszę. Proszę się tak nie podlizywać. Nie podlizuje się przecież brązowo włosy, przecież ja nie z takich. No i ten, no i ci mówię, ja siedzę w tych krzakach, a tam jacyś ludzie stali w maskach. Powiem ci tak, nie wiem jakich, nie znam ich. Nie znam ich, bo pracuję na kurierce. Paczki ci dowożę z AliExpress, wszystkim tu dowożę. Pod komisariat, przecież co chwilę pączki zamawiacie, to wam przywożę. Jesteś uzależniony, tak? To nie jest, tak? Może pomożesz mi z tego wyjść. Dobra, jesteś uzależniony i nie masz pieniędzy, no to... Dobra, wszystko wiem, 50-50. Słuchaj, ja nie miałem żadnej broni, nie postrzeliłem cię. Dobrze wiesz, popatrz mi się w oczy teraz, popatrz mi się w oczy. Ty czarujesz. Nie czaruję. Słuchaj. Popatrz mi w oczy, popatrz mi w oczy, a czapkę zdejmę. Widzisz? Popatrz mi, widzisz moje oczy? Przecież bym cię nie oszukał. Ja się nie stresuję, ja już wiem co robię. Chodź mi jak bomba pierdolnie. Byłem tam przez przypadek. Kipi się ma i samu. Bluzę czy koszulki nie kupię, bo sam nie mogę, ale deszkę rzucam na odbudowę po nieudanym jemnie. Trzymaj się mordo 10 zł. Dobra, podjęłem decyzję. Jaką? Nie widziałeś mnie tam, bo nawet do ciebie nie strzeliłem, nawet z wzroku nie wymieniliśmy tam. Trzy razy. Pamiętasz, żebyśmy tam widział, nie widziałeś mnie, bo ja przez przypadek dostałem... Jak mnie wkurwia to M! Lewy bark, widzisz ten lewy bark, mam opatrunek przecież na lewym barku, dostałem przez przypadek. Nie mogłem mieć... Miałeś mi mówić, co tam się działo, czyli kręcisz, aha! No to już ci mówię. Ale ty jesteś kręczarz, już ci mandacik do więzienia idziesz. Nie, posłuchaj, no ja ci mówię, bo trochę zboczyliśmy z torów, troszeczkę się zagadałem. No i mówię, czekam w pół godziny od krzaka. Jakieś czerwone, znaczy czerwone. Nie to jak były jeszcze tego pana. To były jakieś dziwne wozy podjechały. Obstawiam, że ten, że zawinęli. Już go wysyłam. 10,50 dostaniesz. Ile? No nie wierzysz mi. Nawet mnie nie widziałeś, żebym cię posłuchał. Widziałem. Ja 10 tysięcy kary i 50 miesięcy. Dobrze, kocham cię. Za co ich powód? Ja ci jak wyjdę. Dobra. Ham. To ci przyniosę, słuchaj, skrzynkę wódki. Ham, słuchaj mnie, to zobaczcie. Pan to jest miły, zajebiście pan jest, pan tu współpracuje z nami. Tak, staram się. Wpisz panu tego do wyroku, przerajbanie palne, bez zezwolenia. Dobrze. Jeba się ofiarę zabójstwa, już tam pojedynie bez tego. Daj i kulturalny panu... jestem. Czekać, powiem panu też. Ile miesięcy? Już ci mówię, poczekaj kandydę chwilę. Daj panu tak, daj panu 25 miesięcy. I 10 tysięcy, bo on nie ma pieniędzy, mówił. Daj panu 15, no. Zdaliśmy na połowę. Tak, i jakbyście mi powiedzieli swoje imiona, to ja wam przyniosę później skrzynkę wódki. Nas nie przekupisz. Nie, ale to nie. Lukas Blue, dobra, i brązowe włosy. Ja nie chcę was przekupić, tylko podziękować. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że odwyk się uda. Ja też mam taką nadzieję. Kurczę, te nowe tablety są takie, że cały czas mi się N gdzieś wdusiło i mi się cały czas tam wyświetlało, myślę, że oszaleję.
Dobra, Kale, sobie to uważnie. Jak wpisujesz panu wyrok, piszesz tak. Jack, bo słuchaj cię zza komendy. No to zaraz szybciej, Jack, jakbyś mógł. I sobie tak. Piszesz panu powód. Zadajesz kreskę, dajesz swój stopień, imię, nazwisko, datę. Wpisujesz miesiące grzywne. Dziękuję bardzo. Klikasz przycisk add. Kopiujesz cały wyrok do notatki. Potem wpisujesz wystawiającego. I wysłasz pana do więzienia. Aha, aha. Powtórz. To na początku dodaję, co zrobił. Tak. Klikam ady. No nie. A. Podaję, co zrobił. Potem wpisuję ile kasy, jaki wyrok, o ile jest. I klikam ady. Słuchaj, kadet. To nie wpisałeś wyrok. W jednym ciągu piszesz wyrok, stopień swój, imię, nazwisko, datę dzisiejszą. A to tylko się nie podaje w wystawiającym? Nie. O, to ja 3 mandaty tak wystawiłem, bo mi tak kazali. Nie, zobacz sobie, jak to wygląda na tym. U nas na aplikacji. Masz w tym podane. Zobaczę sobie. A takie pytanie mam. Dlaczego czy w tych nowych tabletach nie ma tak, że jest taryfikator z góry ustalony? Bo przecież cały czas na to samo się wystawia. Właśnie. To bym chciał robić, kurwa, ale się nie da tak szybko tego zrobić, no niestety. Bo to jest tak... głupio mi mówić, ale słaby sprzęt, bym powiedział. No słaby, no. Trzeba pogadać z Eniersem. Bo mówię, tu N się mi wcisnął, od nim myślałem, nie mogę tego wystawić. Ten środkowy ma amnezję. Normalnie kurwa, nic amnezję. Nie pamięta z akcji. Dobra, czekaj. Tylko, że on teraz się modli do Boga. Czego Boga? No chyba jego. Nie wiem. Chyba jego. Własnego. Ale chyba tutaj te sprawy, tak? Przynieś panu dywanik? Tak, przynieś panu, no. Okej. Okay. Dobra, czekaj chwilę. Gdzie są skonfiskowane bronie? Ja 2 pistolety zabrałem. A, ciekawe, czy mu się dawanie przyda. Mam dywanik, podać mu? No, możesz podać, bo nasz senior też się zaczął modlić. Razem z nim. Aha, no to ładnie, no to. Czy mogę się odmeldować? Jasne. A czy porządzi ktoś raport? Postrzeliłem bandytę? Trzeba będzie. To dobrze. Oby tak dalej. Dobrze, bardzo dziękuję. Następnym razem siebie nie daj postrzelić. No, cię wystawiłem, ja wam niby miało być nie strzelać, cię wystawiłem, dostałem huka. Do zobaczenia. Czekajcie. Jezus, gdzie jest? Dwa, 7, 5, status trzeci. Jezus, te wystawiają mandaty do dupy. Gdzie ja, kurwa, wlazłem? Ja no jestem, czy co? No, dobranoc, Jack. Dziś super pracowity dzień. Dziękuję bardzo. Jest jakiś inspekcjarz? Inspekcjarz, no dobra, mogę pana się przyjąć. Co się stało? Ja inspekcjarza potrzebuję. No, ale no, ja jestem kadetem, mogę przyjąć zgłoszenie. K-
kurczę, bo chodzi o to, my dzisiaj zatrzymał niejaki Martin Brown. Martin Brown, momencik, zapiszę sobie. On mnie zatrzymał dzisiaj na autostradzie. Martin Brown. No, jaki był numer odznaki? Kurde, chyba 246. Jak dobrze mnie mam, ale mogę się mylić. Poczymy jak bomba pierdol. Mhm, i co się stało? No wypisał mi mandat. To dobrze zrobił, tak? Tak, tak, to nie mam problemu z tym, bo się zgadzam. Ale chodzi o to, że kurwa, powiedział mi, że mam się podpisać. A ja się zapytałem grzecznie, gdzie i jak mam się podpisać. A on mi tak szybko powiedział nagle już, że a, pan jakąś kreskę pierdolnie i tyle. No to ja się podpisałem Krzysztof Krawczyk i na mandacie widnieje napis Krzysztof Krawczyk, a nie Maryga Mareniarz. Chciałbym zgłosić do inspekcjarza właśnie, że on swoje tutaj nie dopełnił swojej tak naprawdę, dobrze. Jaki duży był ten mandat? Słucham? Jaki duży był ten mandat, jakiej kwoty? Oj, 2000 chyba, albo 3000 dolarów. Pan go zapłacił czy nie? Tak, zapłaciłem. IMS ale do mówię, podpisałem ESO. Się jako kto inny, bo mi ten pan tak szybko wysłaliście opędził, już tego wiem, pana, co zabraliście go speedbox? Jak to się nazywa? I konkretnie jakiemu się zachodziło? Tego, co miał wypisało. Takie... Co ja ukuleć? Wszędzie mandaty w gazetach wypisywali. Dobrze, to zgłoszę do deputy. Ale nie, no ja... A, to przekażcie mu, żeby się zgłosił za niedługo na próbę wątrobową. Ja się boję tych zajada, zgłoszę do deputy wtedy. A on zgłosi do Ajada. A nie ma pan jakiego, żeby tu zawołać? To ja bym z nim pogadał. A Ajadów nie ma. No nie ma, nie ma. Niech no dunder świś. Ale niech pan zobaczy, ja pana nie oszukuję. 2, 4, 6 Marcin Brown, kreska Krzysztof Krawczyk pod mandatem. Dobra. Wszystko zapisane. Miłego dnia, obywatelu. Również, dziękuję. Aski pozdrawiam. Widz od czasów Hurt Worlda 20 zł. Dziękuję bardzo za dwieżki. Idę się przebrać i się wysram wreszcie, bo tak mi się chce. No zasłużyłeś na kał. To taki dobry jak ty dzisiaj. No, dziękuję. Ale się wysram. Kto tu przyleciał? Ten głos. Nowym wspierającym, witamy. Czemu nie mogę się odjackować, hamować?